dzisiaj wierzę, że ten chłopak nas ogląda. To jest młody chłopak. Widziałam, że jest w czapce na głowie, ale to w ogóle nie o to chodzi. Miałeś jakiś wypadek, to była prawa ręka. I miałeś jakąś operację na tą rękę, ale cały czas ta ręka, ona jest tak troszkę jakby opuszczona, ona jest troszkę jakby niżej i ty czujesz tutaj taki ból, jakby normalnie, jakby tam jakiegoś kawałka kości nie było, czy coś takiego, tutaj w tym miejscu. Ja wie, to było ogólnie wczoraj, wierzę w to, że nas oglądasz. Ja teraz przez moc imienia Jezus, ja teraz nakazuję tej kości się zrosnąć. Ja nakazuję, by ta kość w ogóle powstała teraz, przez moc imienia Jezus. Ja rozkazuję, by ten odłamek, on na nowo powstał, na nowo, a bólowi rozkazuję się wynosić w imieniu Jezusa. Dzisiaj to sam, teraz nie wiem, też guz, lewa kula głowy, tutaj gdzieś, i to jest taki ból, że schodzi na oko właśnie. I to jest najprawdopodobniej jakiś rak. Ja teraz przez moc imienia Jezusa przeklinam tą siłę demoniczną i rozkazuję się usunąć. Rozkazuję ci się usunąć teraz przez moc imienia Jezus. Ja ustanawiam zdrowie dla tej osoby. Zdrowie dla tej osoby. A trzecia osoba to najprawdopodobniej jakieś w ogóle złamanie. Lewa ręka, ten tutaj palec i te złamanie w ogóle, one kiedyś było i po prostu masz ból od promieniujący od tego palca do aż nadgarstka. I to jest lewa ręka. Jest ktoś taki tutaj na sali może? Nie ma. Dobra, to jak nie ma, to jeżeli nas oglądasz, czy ktokolwiek ogląda, to ja rozkazuję, by ten ból odszedł całkowicie i rozkazuję, by kości zregenerowały się natychmiast. W imieniu Jezusa, słuchajcie, ja chcę, żebyście osoby, które będą doświadczały tych rzeczy, tak jak zwykle, dawajcie nam znać, dawajcie świadectwo. Wiele już osób dało takie świadectwa po słowach wiedzy tutaj i po prostu dawajcie świadectwo, inni potem są tym budowani. Kiedy my się dowiadujemy, gdzie, ile osób, w którym miejscu na świecie zostało uzdrowionych przez to. Dobrze, przecież rozstawmy krzesło.